Witam na kanale Marek Meran. Kościół od zawsze obsesyjnie skupiał się na tak zwanym grzechu seksualnym, bo jest on tak powszechny, a to przecież z niekończącej się walki z grzechem kler żyje. Zakazany owoc kusi najbardziej, a za uwagą idzie działanie. Tak więc w sumie nie powinny dziwić seksualne ekscesy i szaleństwa kleru przez setki lat historii. Obrońcy kościoła powiedzą Och, jak tak można kalać tę świętą instytucję, przecież jest tyle świadectw świętości kościoła. Tak, Stalin też jest niesłusznie oskarżany, prawda? Bo znajdą się jego obrońcy. Ludzie otumanieni albo po prostu robiący to dla jakiegoś zysku. Powiedzą jeszcze: Och, to tylko jakieś tam marginalne przypadki z przeszłości. Może, ale właśnie o to chodzi w Kościele, że jest organizacją totalitarną, gdzie wszyscy mają być absolutną jednością, gdzie każdy jest podległy papieżowi w systemie rozbudowanej hierarchii. Proboszczowi, dalej biskupowi, i tak dalej. Dlatego jakikolwiek marginalny przypadek obciąża całość. Do tego Kościół gra rolę świętego i nieomylnego, i dlatego rości sobie prawa do wiecznej władzy nad wszystkim, dużo wyraźniej w średniowieczu, ale ta tradycja pozostała. Gdyby otwarcie mówił, że jest zwyczajną organizacją, jak tysiące innych, Wszystkie tego typu przypadki byłyby o wiele mniej oburzające, no ale wtedy Kościół nie mógłby gromadzić takich bogactw i nie mógłby mieć takiej władzy. I jeszcze wiemy dobrze, że tego typu rzeczy dzieją się w Kościele nadal i to w skrajnej formie, bo wobec dzieci. Za chwilę szczegóły, fragmenty mojej książki Strona książki w opisie filmu trzeba go rozwinąć, bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do Questions and Answers, czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcję, lajki, komentarze dla zasięgu itd. O udostępnianie tego nagrania w innych miejscach gdziekolwiek, nawet na własnym Facebooku. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto. Numer w opisie filmu to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu przeszłość część druga. Punkt spadu z drugiego tomu białego. Żeby rządzić ludźmi, uznano seks za diabelski. Tymczasem Kościół w rzeczywistości lubi grzech, bo z niego żyje, to narzędzie do trzymania ludzi w umysłowej niewoli, poczucia winy. Karlheinz Deschner opus diaboli. Katolicka instytucja pokuty nie może się obejść bez grzesznika. Pewne jest i to, że nikt nie zdawał sobie z tego lepiej sprawy, niż sam kler. Nie chodzi o obyczajność, etykę, poprawę grzesznika, lecz o stworzenie zależności. Kler potrzebuje grzechu, z niego żyje, a najlepiej żyje z tego grzechu, który zdarza się najczęściej i dlatego jest jego ukochanym dzieckiem, z grzechu seksualnego. Przez niego właśnie wierny staje się, aż po najgłębsze włókno mózgu i ostatni skrawek łóżka, niewolnikiem Kościoła. Od najmłodszych lat jest wychowywany w nienawiści do popędu, zaszczepia się mu świadomość grzechu, nie po to, żeby był wolny od grzechu, lecz po to, żeby wciąż popadał w konflikty, by ciągle grzeszył, ciągle ulegał pokusie, bo tylko jako winny, jako ten, który nie zapanował nad sobą, otrzymuje pomoc od Kościoła, absolucje i nadzieje na upragnione wieczne zbawienie, inaczej mówiąc, przez to właśnie staje się człowiekiem manipulowanym, rządzonym, uciskanym. Kler propaguje ofiarę, rezygnację i pragnie ich, ale liczy się ze słabością, w cudzysłowie, ludzkiej natury, nad którą obłudnie ubolewa, gdy tymczasem stanowi ona źródło największego szczęścia, podstawę egzystencji kleru. Narzucone pojęcie grzechu. Nic dziwnego, że przez wieki jako niedościgłych świętych wychwalono osoby z wyraźnymi zaburzeniami psychicznymi. Nic dziwnego też, że w ten sposób tłumiona seksualność kleru wybuchała dzikimi obsesjami, orgiami, homoseksualizmem, prostytucją. Przez setki lat wiele klasztorów żeńskich było domami publicznymi. Święty Alfons de Liguori w XVIII wieku analizuje grzeszność i karalność kontaktów małżeńskich i pozamałżeńskich, Patrzenie na narządy płciowe w zależności od odległości do nich rozważa różne pozycje seksualne i wyznacza jedynie właściwą bada nekrofilię itd. itp, pieczołowite roztrząsanie bzdurnych szczegółów, obsesyjne skupianie się na zboczeniach, liguori, dręczone przez wątpliwości, poczucie winy i lęki, które sam w sobie ciągle wywoływał, zwariował. Karl Heinz Deschner. Po dziewiątym wieku wiele klasztorów przemienia się w jawne burdele, tak jest na północy, gdzie święta patronka Szwedów wyrzeka, iż furty klasztorów żeńskich w dzień i w nocy są otwarte dla ludzi świeckich i dla duchownych, tak jest we Francji i we Włoszech, gdzie teolog Mikołaj Sklemarzy wyznaje. Założenie pannie kornetu oznacza dziś skazanie jej na prostytucję. Owe miejsca medytacji lży się jako domy rozpusty albo domy otwarte dla szlachty. Rada Miejska Lozanny zaleca zakonnicom, by nie czyniły zbytecznymi burdeli. Rada Miejska Curychu wydaje w 1493 roku utrzymane w ostrym tonie rozporządzenie skierowane przeciw nieobyczajnemu odwiedzaniu klasztorów żeńskich. Jeszcze pod koniec XVI wieku roi się w klasztorach męskich od kobiet i dzieci. Święty Augustyn nie radził sobie z własnymi problemami seksualnymi, ciągle się miotał między rozpustą a frustracją. Groteskowo modlił się Daj mi czystość, ale nie od razu. Stał się pobożny dopiero wtedy, kiedy nasycił się rozpustą kiedy się zestarzał i zachorował i kiedy razem z wiekiem jego pociąg do kobiet zamienił się w swoje przeciwieństwo, to właśnie ten augustyn stworzył klasyczną, patrystyczną naukę o grzechu, potępiającą zwłaszcza pożądanie płciowe. I nie tylko on jeden miał seksualną obsesję, nie tylko on razem z kilkoma innymi, o nie, przez setki lat Kler był zanurzony w seksie, Oddychał nim, tonął w nim. Wielu szło do klasztoru tylko po to, żeby łatwiej kopulować na prawo i lewo. W XIV wieku austriacki Augustianin Waldhausen grzmi o stajni Augiasza zwącej się kościołem Chrystusa, lecz będącej tylko burdelem antychrysta. Co jasne, przez kilkanaście wieków duchowieństwo oskarżało wiernych. Zwykłych ludzi o swoje własne obsesje i zboczenia seksualne. Nie przeciwnik chrześcijaństwa, ale teolog Demostenes-Sawramis pisał o wielu niszczących skutkach wrogiej seksualizmowi moralności kościołów, które jeszcze dziś, powołując się na Chrystusa, bronią na wszelkie sposoby swego destrukcyjnego oddziaływania na życie seksualne ludzi. Cytaty głównie z Karl Heinz Deschner, Opus Diaboli, piętnaście bezkompromisowych esejów o pracy w Winnicy Pańskiej, Agencja Wydawnicza Ureus, 1995 rok.